Tragiczny poranek na autostradzie A1 w kierunku Rybnika. Doszło tam do wypadku, w wyniku którego na miejscu zginął 30-letni mężczyzna. Przez kilka godzin autostrada była zablokowana. Paweł Jędrusik. Samochód, którym jechał 30-latek, został niemal kompletnie zniszczony. Mężczyzna mimo reanimacji nie miał szans na przeżycie. Policja ma już wstępną hipotezę, jak doszło do wypadku. Doszło do najpierw kolizji samochodu ciężarowego z samochodem osobowym marki Fiat Panda. Tutaj kierująca samochodem dachowała. Na szczęście w stanie przytomnym została przetransportowana do szpitala. I tak naprawdę 6 minut później doszło do kolejnego zdarzenia, uderzenia samochodu osobowego marki Hyundai Getz w tył samochodu, który brał udział w tym wcześniejszym zdarzeniu. Nasze działania tutaj polegały na tym, żeby wydobyć tą osobę z samochodu, no i potem przystąpić do działań medycznych, resuscytacja, reanimacja razem z ratownikami i z PRM. W czasie wypadku na miejscu pracowały wszystkie służby. Przyjechał także prokurator. Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Rybnika trwały przez wiele godzin. Zablokowane były 3 pasy ruchu, a samochody jechały pasem awaryjnym. Wiadomo już, że kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy.